Przebudowa całej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia to nie tylko i wyłącznie nowe perony, przejście podziemne, kładka czy nowy dach. To również budowa nowego całkowicie układu torowego. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak ten układ powstaje na zachód od nowych peronów. O tym wszystkim na sam koniec kwietnia w 2024 roku. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Czarnoż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej. I dzisiaj nie o peronach, jak powiedziałem na wstępie, a o torach. Chociaż niekoniecznie, bo na sam koniec mam dla Was bonus jeszcze spod nowego dachu. Ale zanim dojdziemy do bonusu, to mamy przed sobą 8 minut o torach, nowych obiektach, wiaduktach, czy oczywiście też o nowym tymczasowym przejeździe kolejowym. I od niego może sobie zacznijmy, lecąc tutaj właśnie nad torami, które omijają całą część kolei mazowieckich i te pozostałe inne tereny, które tutaj dziko sobie żyją, że tak to powiem. I w tym miejscu możemy zobaczyć, że faktycznie tory WKT-ki cały czas są, jak były, nienaruszone, natomiast tory PKP, PLK są przebudowane. Widać dokładnie, że jeden tor zniknął i już po kolei, krok po kroku pojawia się po nowemu. Z kolei po drugiej stronie już nawet widzimy zamontowane nowe bramki do semaforów, czy oczywiście również słupy od sieci trakcyjnej, one też tutaj w tym miejscu się pojawiają powoli. A tutaj jest właśnie ten nowy przejazd tymczasowy przez tory. Z góry trzeba powiedzieć, że ten przejazd kolejowy nie będzie wykorzystywany pod ruchem kolejowym, tylko i wyłącznie będzie on tutaj wykorzystywany teraz na czas właśnie tych prac przy likwidacji starego przejazdu kolejowego w tym miejscu. To będzie właśnie teraz się odbywać. Najpierw trzeba było zrobić dojazd właśnie do kolei mazowieckiej, do innych obiektów, które tutaj się znajdują. No a następnie można wyburzyć ten stary przejazd, bo jakoś przez tory trzeba przejechać, nawet jeżeli przez niego zbytnio pociągi nie jeżdżą. Natomiast, jak widzicie, tak to tutaj wygląda, on się już tutaj pojawił, znaczy domyślam się, że nie będzie wykorzystywany w ruchu liniowym, bo raczej tutaj te pociągi dosyć często jeżdżą i rogatki by się w tym miejscu przydały, takie normalne, pełnoprawne. Z kolei dalej możemy zobaczyć, że toru w kierunku Warszawa-Włochy dalej tutaj nie ma. W tym miejscu, jak widzicie, jest wykopywane cała ziemia, jest to powoli wyrównywane, jest trochę błota, bo jest tutaj faktycznie całkiem mokro i w tym miejscu będą montowane też właśnie nowe słupy od sieci trakcyjnej. A dalej z kolei zobaczymy właśnie obiekt MZ1, po którym przyjeżdża aktualnie pociąg, pewnie to jest RL-ka, znając życie, czyli z lotniska jedzie. No i kolejno mamy cały już układ torowy właściwie gotowy, poza tym jednym torem najbardziej wysuniętym na południe, czyli tym po lewej stronie w kierunku Warszawa-Włochy. On cały czas jest tutaj budowany. Jak właśnie widzicie w tym miejscu, to jest jedyny obiekt, który tutaj jeszcze jest do zanalizowania, więc w tym miejscu widzimy tutaj, że jedzie sobie jedna ciężarówka, właśnie z tłucznią one takie dom. To jest taki dosyć ciekawy element, który zawsze lubię właśnie oglądać na wszelkich rodzajów placach budowy, gdzie jest przebudowany jeden tor szlakowy. Tak jak właśnie w tym miejscu widzimy, że to jest po prostu jeden tor, nie ma zbytnio torów obok i w tym miejscu po prostu te ciężarówki muszą jechać na cały odcinek albo na prosto, albo na wstecznym. Więc z tym, co ostatnio widzieliście wczoraj na tramwaju na Gagarina, dosyć podobna sytuacja, że po prostu trzeba cały odcinek później wycofać, żeby wyjechać z danego miejsca. No i tak również właśnie w tym miejscu to wygląda. No i tutaj dalej ten tor, którego aktualnie brakuje, to jest piąty tor, jeżeli chodzi o tą część Warszawy Zachodniej. Aktualnie pociągi jeżdżą tak troszeczkę na okrągło, że tak to powiem, żeby tutaj to wszystko objechać i dojechać. I nie ma go na całym odcinku do zjazdów przy stacji kolejowej Warszawa-Włochy. Tutaj też, jak widzicie, na tym obiekcie zostały zlikwidowane te wszystkie tory, na obiekcie, który tam na Warszawa czyst. Na Warszawa nieczyste, a Warszawa, na Warszawę główną towarową się tam ciągną i w tym miejscu zaczynają się rozjazdy właśnie na wszystkie tory w tym miejscu już bezpośrednio na Warszawa Włochy. Wybaczcie, coś mnie faktycznie wzięło za gardło i tak trochę słabo mówimy. Ale dobra, mniejsza z tym, dolecieliśmy do stacji kolejowej Warszawa Włochy, dosyć ciekawej stacji, która cały czas czeka na swoją przebudowę dworca kolejowego.
i nie może się zbytnio doczekać. W tym temacie jest zbytnio, bym powiedział, cisza w eterze. Natomiast w ostatnim czasie tutaj były trwałe prace przy przebudowie jednego wiaduktu nad ulicą Globusową. Z kolei sama ulica Globusowa w przyszłości ma mieć też jakiś przejazd rowerowy, ale na razie ZDM zbytnio dużo w tym temacie nie mówi. Znaczy, mówi tylko i wyłącznie tyle, że jest coś tu zaplanowane, trzeba to faktycznie zmienić. Może jakaś kładka dla pieszych rowerzystów tutaj będzie zrealizowana, ale na razie więcej w tym temacie zbytnio nie wiemy, więc w dużym skrócie czekamy, aż faktycznie dowiemy się, co ZD w tym temacie wymyśli, żeby tam zrobić ten przejazd rowerowy, bo to jest bardzo ważny ciąg rowerowy, który po prostu jest w tym miejscu przerwany. Lecimy sobie dalej nad całym Torowiskiem Zachodnim, tak jak właściwie w formie przelotu przelecimy się nad całą tą inwestycją. I za chwilę dolecimy już do samej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, jeżeli chodzi oczywiście o perony. Teraz lecimy nad obiektem M02, czyli właśnie tym małym łuku, co przejeżdżają dwa tory nad sobą. Za chwilę kolejny, jeden z moich ulubionych obiektów, czyli obiekt M03, który w tym miejscu się znajduje, czyli oczywiście dwa tory pozostawione, właściwie dwie pustki technologiczne na dwa tory w przyszłości dla pociągów kolei dużych prędkości, które będą je sunąć tam dalej pod Włochami, po części Wolą i Bemowem właśnie w kierunku CPK i Łodzi oczywiście, no i sama stacja, jeżeli chodzi o perony Warszawa Zachodnia. Tutaj oczywiście widzimy dalej budowę przejścia podziemnego, również przy Alejach Jozemickich, ale o tym wam nie będę mówić nic więcej. O tym mieliście ostatnio film na kanale Wizjonerz. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej właśnie inwestycji, jeżeli chodzi o perony, macie do tego link teraz w opisie i w karcie, bo tam faktycznie dosyć dużo się działo, a wszedłem również na poziom minus 1 i na nowe perony. Tymczasem przelatujemy sobie tutaj nad obiekt M03, gdzie jak widzicie trwają aktualnie prace. Właściwie już tutaj prace pewnie trwają przy tym obiekcie M03. W sensie jakieś lekkie wykończeniówki, pozostawienie tego obiektu faktycznie, żeby on czekał na te tory przyszłości i może ta przyszłość kiedyś nadejdzie, że tak to powiem, i faktycznie z tego obiektu skorzystają pociągi, oby tylko i wyłącznie nie czekał tak w nieskończoność. Z kolei tutaj możemy zobaczyć, że znajdują się dwa tory odstawcze dla pociągów raczej aglomeracyjnych, które po prostu będą kończyć swoją trasę na Warszawie Zachodniej, jadąc przez Warszawę Centralną, czy też przez Warszawę Śródmieście. W tym miejscu są przygotowane dwa tory odstawcze. Z góry, jak widzicie, nie ma tutaj przewidzianej żadnej części takiej technicznej dla samych osób obsługujących pociągi, czyli ani zbytnio to i to ja w tym miejscu nie ma ani żadnego pełnoprawnego budynku, żeby sobie pójść, odpocząć, napić się kawki czy czegokolwiek. Tutaj tylko łącznie można pozostawić pociąg w tym miejscu. Mówię o tym obiekcie właśnie do wypoczęcia, bo to też jest jeden z niezbędnych elementów na jednym z krańców danych linii kolejowych, które po prostu jeżdżą po całej Warszawie. Również SKM-ki czy koleje mazowieckie to dotyczy, jeżeli nie wiecie. Znaczy SKM-ki na pewno, czy przy KM-kach tak to wygląda, to nie wiem. No i tutaj patrząc jeszcze na sam koniec, mamy obiekt właśnie M02, który w tym miejscu się prezentuje. Przy tym obiekcie się właściwie nic nie dzieje. On jest, jak już był tak faktycznie oddany do użytku, to już przy tym się właściwie nic nie dzieje, poza może jakimiś mniejszymi pracami wykończeniowymi, jeżeli chodzi o jakieś prace po prostu aktualne. No i tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o Torowisko Zachodnie. Tu jeszcze raz sobie zerknijmy właśnie na to, jak to wygląda przy reducie Ordona. Tymczasowy przejazd kolejowy w tym miejscu powstaje, właściwie może już całkowicie powstał, bo te ujęcia mają już mniej więcej tydzień, więc faktycznie mogą się tutaj trochę już pozmieniać. No i dalej widzimy oczywiście WKT, która w tym miejscu kończy swoją trasę, ale już niedługo, bo już w czerwcu WKTK powinna pojechać dalej i dojechać do Warszawa Śródmieście WKD, jadąc przez nowy peron pierwszy na Warszawie Zachodniej, bo oczywiście w czerwcu mają być oddane do użytku kolejne perony i cały prawie układ torowy. I tak powstaje nowa Warszawa Zachodnia. I od ponad 3 lat możecie ją oglądać cały czas na kanale Wizjonosz co miesiąc. Jeśli te filmy wam się podobają, możecie zostać patronami Wizjonosza. Patronite ukośnika Wizjonosz. W ten sposób pomożecie mi w realizacji tych wszystkich filmów, a wy zobaczycie trochę filmów za kulisami z różnych placów budowy z całej Polski. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i również możecie zobaczyć czasami niektóre filmy przedpremierowo. Ale dobra, przelećmy sobie do tego bonusa, w którym w dzisiejszym filmie jest, czyli oczywiście, co tu się dzieje na peronach 1, 2 i 3. Wyleciałem dronem wczoraj dokładnie, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, co tu się dzieje, kiedy już faktycznie mało było osób na budowie, chociaż niektóre prace jeszcze się działy, tylko po drugiej części głowicy. Zerknąłem, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o peron 2 po prawej stronie i peron 3. Jak widzicie, pociągi cały czas jeżdżą. Przy peronie 4, tu widzimy właśnie te koleje mazowieckie. Tutaj przejeżdżają przez tymczasowy rozjazd, który będzie likwidowany na początku wakacji, bo to jest jeden z niezbędnych też elementów, który musi zniknąć, bo tam musi powstać docelowy układ torowy.
Natomiast tutaj możemy zobaczyć, czy faktycznie peron 3 całkiem ładnie się prezentuje. Już są nawet zmontowane powoli te informacje pasażerskie, jeżeli chodzi o to, na jaką stację kolejową wjeżdżamy. Zwróćcie też uwagę, że tutaj tor zjeżdża się, skręca w kierunku środka peronu, przez co peron się faktycznie zwęża ku zachodowi. To jest taka ciekawostka. I tutaj przejście podziemne też powoli już powstaje. Oczywiście nie ma ani schodów, ani schodów ruchomych jeszcze w tym miejscu, ale widać doskonale, że tam strop poziomu minus 2 powstaje dalej. Już faktycznie strop poziomu minus 2 całkiem ładnie został wykonany, jeżeli chodzi o przejście podziemne pod peronem trzecim. Z kolei pod peronem drugim cały czas trwają prace jeszcze przy właśnie stropie minus 2. Z kolei tutaj na górze widzimy już faktycznie montaż świetlików, czyli właśnie tych przezroczystych takich elementów, po których możemy później chodzić na peronie. Tutaj widzicie właśnie trwają prace przy wykonywaniu stropu poziomu minus 2. Natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o te świetliki, no to wiadomo, przez nie nie zobaczymy nic. Faktycznie nie można kogoś podglądać, jeżeli ktoś by chciał. Nie możemy tego zrobić. One są takie mleczne, więc po prostu widzimy, że światło przez nie przechodzi. Natomiast te świetliki zostały też już zamontowane na wszystkich pozostałych peronach i na wszystkich pozostałych peronach, które są już oddane do użytku, czyli na peronie 4, 5, 6, 7 i 8 możemy już po nich chodzić normalnie, więc to taka ciekawostka. Jak coś, musicie tylko się przedostać na sam środek peronu, tam gdzie faktycznie pociągi rzadziej się zatrzymują, no chyba, że to są pociągi dalekobieżne i możecie już po nich chodzić. Tu właśnie teraz macie ujęcie na te świetliki, one się dokładnie w tym miejscu znajdują, na samym środku przejścia podziemnego. Pomiędzy jednym a drugim wyjściem, które cały czas powstaje. No jak widzicie, pociągi oczywiście cały czas całkiem ładnie tutaj właśnie w tym miejscu funkcjonują, więc to jest dobra informacja, że faktycznie te prace tutaj nie wymagają aż tak dużego zamknięcia, jeżeli chodzi o ruch kolejowy. No i tutaj też z ciekawostek możecie zwrócić uwagę, że sieć taksyjna została już zamontowana przy torach, zarówno przy peronie pomiędzy peronem 3 a 4, jak i również pomiędzy peronem 2 a peronem 3. Więc to też taka ciekawsza informacja, jeżeli chodzi o ten temat. Pomiędzy peronem 2 a 1 z kolei nie ma jeszcze sieci trakcyjnej, nie ma nawet torów zbytnio, ale jak widzicie, trwają jeszcze prace intensywne właśnie przy zadaszeniu nad peronem numer 1. Tu też przy okazji możecie zobaczyć, że będą zamontowane przed samymi wejściami do przejścia podziemnego jeszcze kolejne dodatkowe ekrany, jeżeli chodzi o wyświetlacze, więc będzie tutaj też system informacji pasażerskiej znajdować się w środkowej części peronu. Więc o to się nie bójcie. Będzie to całkiem ładnie wszystko tutaj zrealizowane. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale z Warszawy Zachodniej. Jeszcze na dniach zobaczycie przelot nad całą inwestycją. No i oczywiście, rzecz jasna, w kolejnym miesiącu, a konkretnie właściwie w tym już, mniej więcej w połowie maja, postaram się ponownie pojawić na Warszawie Zachodniej i może w jakiś trochę też inny, bardziej niekonwencjonalny sposób pokażę Wam ten plac budowy. Przy okazji ostatnie ujęcia możecie zobaczyć z mojego starego nowego drona, który wrócił z serwisu. Taka ciekawostka. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!